Szanowni Państwo, bardzo mi miło Państwa przywitać na spotkaniu w ramach naszego projektu ECES Historia. Podczas spotkań rozmawiamy o ważnych tematach historycznych dla historii Solidarności Opozycji, ale także o postaciach. I dzisiaj będziemy rozmawiali o Janie Józefie Lipskim w związku z dwoma książkami, które się ukazały. Jedna, Prezydent Opozycji, krótka biografia Jana Józefa Lipskiego, i obszerniejsza biografia źródłowa autorstwa pana Łukasza Garbala, który tutaj jest z nami. Poproszę też o taki szeroki komentarz profesora Aleksandra Hala, opozycjonistę, współzałożyciela, lidera Ruchu Młodej Polski. Chciałbym, żebyśmy przespacerowali się troszkę przez tą historię jego życia i zwrócili uwagę na to, dlaczego była to ważna postać, nie tylko dla opozycji, ale też dla współczesnej historii Polski. Ja pozwolę sobie na początek zacytować, czy przytoczyć cytat autora, który moim zdaniem bardzo trafnie opisał Jana Józefa Lipskiego. Tak, oczywiście. Autor pisze tak. To człowiek, który ze skromności nie nazwałby się patriotą, chociaż był nim przez całe życie. Od szarych szeregów i walki w Powstaniu Warszawskim przez opozycję, kiedy działały w niej nie tłumy, a jedynie dziesiątki, a później setki zaangażowanych. I może zacznijmy od jego dzieciństwa, ponieważ Jan Józef Lipski łączył takie dwie tradycje, które wydają się dosyć istotne. Z jednej strony tradycje szlacheckie, związane z jego ojcem, też o poglądach piłsudczykowskich, i tradycje chłopskie. Od strony też matki często odwoływał się Lipski do sposobu myślenia, do poglądów niepodległościowych z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Pytanie, w jaki sposób dzieciństwo i ten okres przedwojenny ukształtował jego świadomość polityczną. Najpierw zacznijmy od pana Łukasza Garbala. Dobry wieczór, dziękuję bardzo za zaproszenie do ECS-u. Do Gdańska to jest dla mnie bardzo ważne miejsce. I dla Jana Józefa myślę też naturalne. Jan Józef Lipski to człowiek w dużej mierze niestety wciąż za mało pamiętany i bardzo się cieszę z przypominania o nim przy każdej możliwej okazji, bo tę postawę, o której będziemy rozmawiać, trzeba przypominać zawsze, a szczególnie dzisiaj. I ta postawa, jak myślę, bo na pewności tutaj nie można mieć, wypływała z bardzo wielu źródeł, kształtowała się także przez pochodzenie, przez miejsce, w którym Lipski dorastał, a on dorastał na pograniczu wielu światów, zarówno światów socjalnych, jak światów etnicznych i kulturowych. Dlatego, że z jednej strony tak, no był klasycznym inteligentem, wywodząc się ze szlachty, która stała się inteligencją. Jego ojciec, co może być bliskie dzisiaj, jego rodzice wzięli kredyt mieszkaniowy, ciężko spłacany. Jego ojciec był nauczycielem, dyrektorem w szkole zawodowej, w szkole branżowej. Pracował w trzech różnych miejscach, ciężko pracował. Czyli tutaj inteligencja, która jest na dorobku, która też nie ma tych pieniędzy. Te pieniądze same nie spadają, ale jednak te pieniądze są. I mieszkali w dzielnicy, w której mieszkał też ostatni premier II Rzeczpospolitej, czyli sławny od Sławojek premier, ale jednocześnie na tej granicy tej dzielnicy mieszkali bezdomni w tak zwanych pałatkach. I Lipscy posyłali swojego syna do szkoły powszechnej, nie do szkoły prywatnej, i tam spotykał się także z dziećmi tych bezdomnych, dzielił się z nimi śniadaniem. Spotykał także, jeżdżąc do Wyszogrodu, skąd pochodziła jego matka, spotykał także przedstawicieli mniejszości
narodowych, mniejszości wyznaniowych, dlatego że Wyszokrót to było takie miejsce spotkania. To może się wydać dosyć nietypowe, bo to nie były kresy w znaczeniu geograficznym, ale no, tam było bardzo dużo Niemców, było oczywiście bardzo dużo Żydów, byli także Rosjanie. To było takie miejsce spotkań. I Lipskiego wychowały także książki, które w tym domu były. To czytanie, także jakiś etos obowiązku. Został harcerzem przed wojną i jest takie wspomnienie siostry Lipskiego, że już w 1939 roku we wrześniu Lipski, ten 13-letni młody harcerz, wrócił się po zapomnianą sąsiadkę na trzecie piętro podczas bombardowania, argumentując, że ktoś to musi zrobić. I ta postawa, że ktoś to musi zrobić, to no, tak towarzyszyła mu przez całe życie. Gdyby nie to, że to sformułowanie zostało już trochę zawłaszczone, no to Lipski byłby no, takim ideałem pana Cogito po prostu. No, to jest klasyczny inteligent, który z tym parasolem jednak stawia czoła smokowi i go pokonuje. Dla wielu opozycjonistów w latach 70. ważną lekturą były Rodowody niepokornych Bogdana Sywińskiego. I to zaskakujące zarówno dla tej opozycji, którą możemy określić Ruchu Młodej Polski, opozycji prawicowej, jak i opozycji lewicowej, tak zwany postrewizjonistów. Pytanie o Jana Józefa Lipskiego i o jego inspirację. To znaczy, czy można powiedzieć, że Jan Józef Lipski był Piłsudczykiem? Czy ta myśl niepodległościowa, jaki miała u niego charakter? Panie profesorze. Więc tak, ja Jana Józefa Lipskiego myślę poznałem około 75-76 roku. Czasami jest tak, że się poznaje człowieka i ten moment zapamiętuje się na całe życie. W moim przypadku tak nie było. Nie pamiętam tego pierwszego spotkania. Natomiast znacznie wcześniej niż Jana Józefa poznałem jego syna Jana Tomasza. I to był rok 72. Najpóźniej jesień, późna 72. I w tym domu, w mieszkaniu państwa Lipskich na Konopczyńskiego, bywałem już w tym czasie, na pewno w 73 roku. I bazą tych spotkań było poszukiwanie przez moje środowisko, które kształtowało się tutaj w Gdańsku w dużej mierze w oparciu o ojca Ludwika i duszpasterstwo akademickie ojca Ludwika, ale poszukiwało swojej tożsamości, odczuwało wielką potrzebę zdefiniowania się w kategoriach właśnie ideowo-politycznych. Szukaliśmy także partnerów i innych środowisk. I jeden z takich kontaktów to było grono młodych ludzi działających w sekcji chyba kultury, ona się nazywała KIK-u warszawskiego, gdzie czynną postacią był Jan Tomasz, syn Jana Józefa. Zresztą w pewien sposób, w sposobie bycia, nawet fizycznie podobny do ojca. Teraz spotykamy się rzadziej, teraz to podobieństwo widzę, a także Teresa Bogucka. Pamiętam ich jako taką dwójkę naszych głównych rozmówców w tamtym czasie, krótkim, bo później przyszły następne spotkania już z ludźmi wprost związanymi z komandosami, już z autorytetami również w środowisku KIK-u warszawskiego. Ale odpowiadając na to pytanie, ja Jana Józefa Lipskiego postrzegałem w takich kategoriach, że na pewno tym czynnikiem jakimś formacyjnym było harcerstwo i wojna, Armia Krajowa. Że to był człowiek, który na swój sposób na pewno pozostał wierny przysiędze.
I przy całym krytycyzmie w stosunku do decyzji o wybuchu Powstania Warszawskiego, myślę, że udział w powstaniu, w którym został zresztą ciężko ranny, to było coś o olbrzymim znaczeniu w jego życiu. Na pewno był człowiekiem o poglądach niepodległościowych. Jeśli przez poglądy niepodległościowe nie rozumieć deklaracji jestem za niepodległością i niepodległości chcę, tylko znajduję się na drodze do niepodległości i służę tej sprawie, chociaż nie wiem kiedy i w jakich okolicznościach ten cel zostanie osiągnięty. I na pewno to był człowiek tradycji socjalistycznej, ale w rozumieniu socjalizmu demokratycznego, socjalizmu osadzonego w polskiej tradycji socjalistycznej, po prostu tradycji PPS. Ja muszę powiedzieć, nie widziałem w nim jakiejś specjalnej fascynacji, czy może nawet więcej, sympatii do Józefa Piłsudskiego. I myślę, z tym, że trzeba od razu powiedzieć, ja w żaden sposób nie jestem ekspertem od Jana Józefa Lipskiego. Tu siedzi ekspert. Ja znałem Jana Józefa Lipskiego, ale to zupełnie co innego. Natomiast myślę, że w tej ocenie, myślę w sumie krytycznej w stosunku do Józefa Piłsudskiego, zasadnicze były elementy polityki obozu sanacyjnego po zamachu majowym. Tak to odczytuję. Więc to jest raczej identyfikacja z tym PPS-em, który po krótkim czasie popierania zamachu majowego przychodzi do opozycji i raczej cierpi za rządów sanacji. Współorganizuje PPS i myślę, że w ogóle w postawie Jana Józefa Lipskiego niezwykle ważnym elementem była solidarność właśnie z tymi, którzy cierpią, czy którzy są prześladowani. Więc z całą pewnością, gdyby żył w okresie wcześniejszym, w okresie dwudziestolecia międzywojennego, to żył w sensie, był już dojrzałym człowiekiem, to on byłby w opozycji do rządów sanacyjnych. Tak to odczytuję. Doświadczenia wojenne też dosyć mocno wpłynęły na zdrowie Jana Józefa Lipskiego. Też wiemy z późniejszych epizodów, i autor zwraca na to uwagę, jak trudny był dla niego czas, chociażby w stanie wojennym, kiedy musiał się nieco wycofać ze swojej działalności ze względu na stan zdrowia. Natomiast też ma Jan Józef Lipski ma doświadczenie związane z ukrywaniem Żydów i też zwracał uwagę często na to, ostrzegał przed ksenofobią jako wyrazem patriotyzmu. W jaki sposób podchodził do tych relacji polsko-żydowskich? Jak na to wpłynęło doświadczenie II wojny światowej? Nawiążę jeszcze do wypowiedzi profesora Hala, bo też wydaje mi się bardzo podobnie, patrząc na bohaterów Jana Józefa Lipskiego, znaczy na osoby, które były dla niego autorytetami, to byli bardzo często adwokaci, którzy bronili czy organizowali protesty już w czasach końca sanacji. Bo tutaj no, jednak była pewna ewolucja. Początek II Rzeczpospolitej był bardziej lewicowy, PPS-owski, Szklane Domy, Żeromski, te ideały. A później po zamachu majowym no, tendencje autorytarne coraz silniej dochodziły do głosu. No, pod koniec to już był flirt z falangą. I tutaj się zaczyna to, o co pan pytał, dlatego że Lipski zobaczył na własne oczy, jak to wygląda. Jego starsza siostra, później matka Andrzeja Celińskiego, Zofia, bardzo wpłynęła na niego, dlatego że miała koleżanki Żydówki, w których obronie podczas ich atakowania. Przepraszam, tak się zawiesiłem, ale
bagatelizowanie jakichś drobiazgów daje później bardzo złe efekty, bo tak można powiedzieć, co to było jakieś getto ławkowe, tak? Można jakoś to marginalizować, ale już było widać osoby, które broniły, doznawały przemocy fizycznej, właśnie tak jak siostra Lipskiego. I on Falangę i później to, co stało za Piaseckim, poznał przed wojną i wspominał później wielokrotnie, że od tego czasu miał niechęć do tego, widział, co to ze sobą niesie i konkretnie do osoby Piaseckiego, który później przez wiele lat, i to Lipski śledził w Polsce tak zwanej ludowej, karierę Piaseckiego, który był bardzo bliski władz PRL. I to też trzeba powiedzieć, że wielu faszyzujących działaczy przedwojennych było bardzo blisko rządów PRL, co w świetnej intuicji poetyckiej pokazał Miłosz, że jest ONR jest matką partii, tak? Tak to sformułował. Lipski miał takie obserwacje później w czasie wojny. Jeździł pod słynną karuzelę, patrzył na drugą stronę, no ale nie było rozkazu. Natomiast był dylemat, o tym dylemacie mówił wiele razy i takim bardzo mocnym, bardzo, bardzo mocnym tekstem, w którym to powiedział, bo to pierwotnie powiedział, była jego wypowiedź na zaproszenie księdza Popiełuszki w parafii świętego Stanisława Kostki. Mówił, że owszem, zrobiliśmy dużo, ale nie można tak mówić, że się zrobiło dosyć. No i to jest po prostu coś niesamowitego, bardzo moralne spojrzenie, w ogóle nie moralizujące w żaden sposób. On widział po prostu, jakie były konsekwencje. Jego siostra była wzywana na gestapo, jakoś cudem przeżyła, dlatego że no, ukrywali Żydów, ukrywali jakiegoś Francuza. Nie do wszystkiego udało mi się dotrzeć. Nie udało mi się ustalić wszystkich personaliów. No, ale ci Żydzi, którzy byli ukrywani, później musieli się wyprowadzić, bo ktoś ich zauważył, tak? I było niebezpieczeństwo, które groziło właśnie rodzinie Lipskich. No, Żydzi nie przeżyli tej wojny, ukrywani. I to też szło za Lipskim, ta pamięć, czy nie zrobiło się jednak za mało cały czas. I nie ma co wyliczać, zrobiliśmy tyle, tylko że zawsze to jest za mało. I to jest bardzo dla niego charakterystyczna ta postawa, że zawsze to jest za mało. Przytoczył tu pan też Czesława Miłosza. Zwrócił pan uwagę w książce na to, że Lipski w tym okresie powojennym patrzył na przyszłość i teraźniejszość oczami Miłosza z tego traktatu moralnego. Na czym to polegało? Czy ten cynizm miał być postawą, która może uratować ludzką godność, czy u niego miało to zupełnie inny charakter? Tutaj trzeba powiedzieć o takiej sprawie, której w biografii nie uwydatniłem, może tak jak na to zasługiwała, ale to jest bardzo ważne dla nas dzisiaj, dla młodych ludzi, którzy ufają bezkrytycznie jakimś papierom znalezionym w IPN-ie, czy w ogóle papierom, że sam papier, sam tekst bez kontekstu potrafi kłamać. I uosobieniem tego jest to, co nazywamy cynizmem, tak? Bo cynizm dzisiaj no to jest coś bardzo niemiłego. Cynizm w okresie stalinowskim to było zupełnie coś innego, to była gra. Gra podjęta z systemem, żeby nie dać się spętać, żeby nie stać się konformistą. Używać słów aż przesadnie, że osoby, które to słyszą, będą wiedziały, że rzeczywiste użycie tego słowa jest odwrotne. Już mówię na czym to polegało. Otóż Jan Józef Lipski pracował w Państwowym Instytucie Wydawniczym i przypadła jego kolej, żeby wygłosić pogadankę polityczną na podstawie ostatniej wiadomości, czyli na tak zwanej masówce.
akurat dzień po śmierci Stalina. Tak? I tutaj wspominał, że miał dylemat. Oczywiście mógł zachorować, ale to byłoby nie w porządku wobec koleżanek, kolegów, bo ktoś inny musiałby śmierć Stalina zreferować i odpowiednio nakreślić. Prawda? Czyli tego nie chciał zrobić. No ale jak uczciwie powiedzieć o Stalinie, żeby nie znaleźć się zaraz w obecnej siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości, to znaczy w dawnych kazamatach UB, to jest ten sam budynek cały czas, a jednocześnie, żeby być uczciwym. No i właśnie tutaj postawa cynizmu, czyli używania słów takiego doprowadzonego do ostateczności, była tą odpowiedzią. Otóż Lipski przygotował taki tekst, w którym no, wychwalał Stalina, ale wychwalał go tak, że wszyscy z wyjątkiem jednej osoby rozumieli, że to jest no, po prostu naigrywanie się ze Stalina. Co więcej, powiedział nawet o Katyniu. Powiedział to w ten sposób, że szczególnie musimy dziękować towarzyszowi Stalinowi za troskliwą opiekę, jaką objął żołnierzy polskich po 1939 roku. I dla wszystkich to było oczywiste, że jest to aluzja do Katynia, z wyjątkiem jednej komunistki ideowej bez poczucia humoru. I tutaj właśnie to poczucie humoru się okazuje kluczowe, dlatego że nie tylko Miłosz i traktat moralny, nie tylko to, o czym mówiliśmy wcześniej, harcerstwo, dorastanie na pograniczu, przede wszystkim powstanie warszawskie, czyli ta walka w obronie towarzyszy broni i mieszkańców cywilnych, ale także literatura, która wydaje się literaturą niepatriotyczną, literatura groteskowa, bardzo często atakowana, była tą szczepionką przeciwko totalitaryzmowi, dlatego że kiedy Lipski, jego koledzy, tacy jak Najder na przykład, są wspomnienia o tym, czytali Ferdydurkę. Czytali tam o lekcji Pimki. Słowacki wielkim pisarzem był. To mieli przed sobą nie tyle Słowackiego, co te wielkie portrety Stalina i nieustanne trąbienie, jakim to geniuszem, językoznawcą i wszystkim jest towarzysz Stalin. I to jest aktualne. To jest aktualne do dzisiaj, kiedy jest kult jakiejś jednostki. Zawsze można sięgnąć właśnie do Gombrowicza, czy w ogóle do groteski, czy do to była szczepionka na zarażenie ideologią. I Miłosz z jednej strony poważnie w traktacie moralnym, w inspiracjach neopozytywistycznych, w takim myśleniu logicznym przeciwko emocjom, a z drugiej strony groteska. I ta literatura była wielkim ratunkiem w tych latach. Panie profesorze, czy można powiedzieć, że Lipski był sceptyczny w stosunku do Kościoła? Dlaczego, co go przyciągało do środowiska Tygodnika Powszechnego, Znaku, Kiku? Czyli w jaki sposób się odnosił do instytucjonalnego Kościoła, a w jaki sposób do środowiska katolików i ich organizacji? Więc tak, na pewno Jan Józef Lipski, w każdym razie w tym okresie, kiedy ja już go poznałem, ale wydaje mi się, że tutaj nie ma jakiegoś przełomu, że to ta postawa kształtowała się wcześniej. Z całą pewnością był człowiekiem wyznającym etykę chrześcijańską. Zarazem będąc agnostykiem i agnostykiem, który tej postawy nie ukrywał i człowiekiem, który niewątpliwie dobrze znając dzieje kultury europejskiej, historię polityczną, również wiedział, że Kościół instytucjonalny ma nie tylko swoje zasługi, ale również działa czasami środkami bogatymi, dąży do sojuszu z władzą,
był człowiekiem w dużej mierze ukształtowanym również przez tradycję oświeceniową, która w dużej mierze była zakwestionowaniem również religijnych podstaw, a już na pewno katolickich podstaw Europy. Więc ja bym powiedział tak, że ten jego stosunek do kościoła instytucjonalnego był stosunkiem ambiwalentnym, ale niewątpliwie w okresie stalinowskim, w okresie PRL widział jednak przede wszystkim w kościele jednak siłę, która stawia opór systemowi. I mając na pewno zasadnicze zastrzeżenia wobec wizji kardynała Wyszyńskiego, prymasa Wyszyńskiego, który budował polski katolicyzm na tym ludowym fundamencie i bliski był tej formuły Polak-Katolik, która dla Jana Józefa była niebezpieczna i której się obawiał, kładąc nacisk na to, że ta formuła może wykluczać i wyklucza. Jednocześnie doceniał tę rolę Kościoła jako elementu, że tak powiem, zapory przed systemem. Z drugiej strony, na co nasz biograf Jana Józefa zwrócił uwagę, obawiał się i można powiedzieć, ja bym powiedział tak, chyba przesadzał z wpływami środowiska falangi, znaczy czy środowiska już oczywiście nie falangi, tylko historycznie falangi, jej wpływu na obóz władzy. Myślę, że rzeczywiście powiedziałbym był wyczulony, a może bym powiedział nawet nadmiernie wyczulony na zagrożenie związane z ideologią Paksu i na możliwość wpływania przez grupę Piaseckiego na obóz władzy. Czyli zdecydowanie nie lubił tak zwanych katolików reżimowych, którzy zresztą w tym czasie byli używani również do dzielenia kościoła i przeciwstawiania się również, no przede wszystkim była to akcja dywersyjna w stosunku do prymasa Wyszyńskiego. I wreszcie z całą pewnością, z wielką nadzieją, zwłaszcza po październiku, patrzył na środowisko, które reprezentował Tygodnik Powszechny, Więź, w której trzeba powiedzieć, były także elementy, zwłaszcza we wczesnej Więzi, kiedy Tadeusz Mazowiecki szukał jakiejś syntezy między chrześcijaństwem a socjalizmem. Później coraz mniej ten wątek jest obecny, chociaż nigdy Tadeusz Mazowiecki formalnie z niego nie zrezygnował, ale odchodził od tego, od nadziei związanych z socjalizmem. Więc do tych ośrodków inteligencji katolickiej, działającej czy w strukturach znaku, jakoś akceptujących system, ale również nonkonformistów w tych środowiskach, on oczywiście miał sympatię i widział w nich partnerów do działania. I to było już stosunkowo wcześnie. To już było w klubie Krzywego Koła. Natomiast w latach 70. to już się działo, można powiedzieć, w całym zakresie. Oczywiście wynikało to z ustawienia priorytetów, jak powiedziałem, dla Lipskiego ważne było zbliżanie się do demokracji, do niepodległości, obrona pokrzywdzonych przez system, występowanie przeciwko systemowi o strukturze totalitarnej, chociaż może pomyśle totalitarnym, chociaż być może już praktyka lat 60., a zwłaszcza 70.
totalitarna nie była, bardziej było to państwo autorytarne niż totalitarne, tak sądzę. Mówię o PRL. I widział w nich naturalnych po prostu partnerów. Każdy zachowuje swoją tożsamość. Szacunek dla poglądów, ale to nie była żadna bariera. Lipski nie był sekciarzem. Był raczej właśnie człowiekiem, który budował mosty, nie rezygnując z własnej tożsamości, jej mocnego wyrazu, ale dawania jej mocnego wyrazu. I tę rolę człowieka, który długo próbował budować most, dzisiaj to się wydaje dosyć państwu, którzy obserwujecie aktualne życie polityczne, no może się to wydawać dziwne, ale Jan Józef Lipski włożył olbrzymi wysiłek, żeby jednać Antoniego Macierewicza i grupę głosu ze środowiskiem Jacka Kuronia i Adama Michnika. I bardzo długo też starał się zachować rodzaj neutralności w tych relacjach, w końcu wybrał. Doszedł do wniosku, że no z Antonim się nie da, ale próbował. Ale to jest również, muszę powiedzieć, stosunek, to są już późniejsze czasy, dla środowiska Ruchu Młodej Polski, które absolutnie się określało jako środowisko prawicowe, nawiązujące do tradycji narodowo-demokratycznej w wielu elementach, na przykład w mojej publicystyce. Więc Lipski był nami zainteresowany, polemizował z nami, ale to były polemiki wtedy jednak w stosunku do nas, człowieka znacznie starszego, niezwykle eleganckie, wyważone. My oczywiście staraliśmy się odpowiadać w tym samym tonie. Jednym słowem, no, można powiedzieć, że to był także człowiek dialogu. Bez wątpienia. Też autorowi zaraz, zanim oddam głos, chciałbym, żeby pan zwrócił uwagę też na koncepcje związane z samorządnością, bo one z biografii jej źródłowej wynika, że one się kształtują dosyć mocno w okresie odwilży także, prawda? W jaki sposób one ewoluowały z czasem i z czego wynikała ta jego koncepcja samorządności? Na jakich podstawach ona była oparta? Tak, jeszcze żeby domknąć, bo bardzo bliskie mi jest to, co pan profesor powiedział, przedstawiając pokrótce Lipskiego osobom, którego nie znają, mówią, że to o jego niezwykłości świadczy to, że on przez 4 lata potrafił w jednym miejscu utrzymać Antoniego Macierewicza i Jacka Kuronia. I faktycznie był człowiekiem rozmowy. On szczerze był zainteresowany tym, co drugi człowiek chce powiedzieć. Rozmawiał, chciał zrozumieć poglądy drugiego człowieka, ale jakieś granice były. I tutaj w tym przypadku te granice ukazały się w Gdańsku właśnie, dlatego że w sobotę przed wprowadzeniem stanu wojennego w gdańskich kioskach ukazała się gazeta z takim blokiem 3 wywiadów o Korze. To były wywiady... Była samorządność. Tak, tak. To były wywiady prowadzone przez Wojciecha Dudę i Donalda Tuska. Pierwszy numer chyba. Tak. Z to od Wojciecha Dudy dostałem ten numer, bo trudno byłoby do tego dotrzeć, ale to jest niezwykle ciekawe, bo to były rozmowy właśnie z Lipskim, z Jackiem Kuroniem, z Antoniem Macierewiczem. I Jan Józef Lipski powiedział, no, że oskarżenia Macierewicza, że kto nie jest z nim, jest zdrajcą, po prostu gdyby był blisko niego, to mimo tego, że jest tak pokojowo nastawiony, jednak by się bez rękoczynów nie obyło. No to ta atmosfera przed stanem wojennym była koszmarna z tego, co z dokumentów się rysuje. I tak, żeby jeszcze o Lipskim i Kościele powiedzieć, bo to jest też postawa bardzo rzadko dzisiaj spotykana. Lipski deklarował się jako agnostyk, ale jednocześnie miał głęboko wierzącą rodzinę. Syna, córkę, żonę, sam czytał i drukował w Tygodniku Powszechnym. Tam był jego debiut w ogóle w 1946 roku. Ale on obawiał się
Czyli był kimś życzliwie nastawionym, tak? Nie był jakimś wojującym ateistą, nawet z wojującymi ateistami dyskutował. No, że jest miejsce na wszystkie poglądy i nie można drugiego człowieka czegoś zabraniać mu wierzyć. Tak? Natomiast on się obawiał Bizancjum w Polsce. Znaczy obawiał się kościoła, który idzie ręka pod rękę z władzą. I w takim dosyć późnym tekście z końca 90 albo początku 91 roku, czyli tuż przed parę miesięcy przed swoją śmiercią, mówił, że on rozumie tendencje triumfalistyczne w polskim kościele po tym, jak on był tak przez kilkadziesiąt lat spychany z przestrzeni publicznej, ale boi się, żeby wahadło nie uderzyło w drugą stronę zbyt mocno. Znaczy, ale powiedział, że ma nadzieję, bo zbyt dużo dobrych ludzi w kościele widzi, ale obawiał się tego, że trzeba będzie być katolikiem i to jeszcze jakimś namaszczonym, żeby być Polakiem. Tego się bardzo obawiał, o tym mówił. Ojciec Ludwik zapraszał go, żeby o tym mówił do Dominikanów. I Lipski, była wtedy dyskusja o krzyżu, o tym, żeby wprowadzić krzyż do godła Polski. Starał się wtedy Bender z Lipskim. Lipski tylko przypominał, że to godło, które zostało przywrócone w 1989 roku, no to jest tym godłem, z którym polscy żołnierze walczyli w II wojnie, które było przed wojną. Tam żaden krzyż nie został zabrany. I jego osobiście, to jest niezwykle ważne, że jego osobiście ten krzyż w godle Polski by nie ranił, jemu by nie przeszkadzał, bo tradycja chrześcijaństwa jest też tradycją europejską i on się tego nie wypierał. Natomiast trzeba pamiętać o tych ludziach, których by to wykluczało. I właśnie to, co tutaj pan profesor powiedział, Lipski nie chciał, żeby kogokolwiek wykluczać ze wspólnoty, nawet jakimś drobiazgiem. Zresztą sam wolał mówić o chrześcijaństwie niż o katolicyzmie, żeby też tutaj nie... I tak, żeby zamknąć ten temat, na pierwszym spotkaniu o książce, które odbyło się w Lublinie, w Bramie Grodzkiej, ojciec Ludwik Wiśniewski w bardzo pięknych słowach powiedział, że on wie, że Lipski deklarował się jako agnostyk, ale dla niego, dla ojca Ludwika, no Lipski był po prostu człowiekiem świętym. Ja te słowa ojca Ludwika no po prostu widzę jak prorockie. A jeżeli chodzi o te koncepcje samorządu, samorządności, to też był jeden z fundamentów postawy Lipskiego. Postawy, która głosiła i która była no klasyczna dla socjaldemokratów, wręcz przeciwnie niż dla komunistów, że nie można patrzeć, aż ktoś przyjdzie i nam coś da, czy to będzie jakaś jedna partia, czy to będzie jakaś inna partia, tylko trzeba samemu się organizować, samemu się zrzeszać i samemu coś robić. Czyli tutaj samorządność, coś, co później Jacek Kuroń bardzo silnie wyartykułował, samorządność nie tylko terytorialna, bo tutaj nie było wtedy o tym mowy, tylko samorządność branżowa, samorządność robotników, samorządność ludzi kultury. Lipski do tego, owszem, to się narodziło wtedy na fali samorządów robotniczych, kiedy Lipski był redaktorem po prostu, razem z Janem Olszewskim, razem z Jerzym Urbanem wtedy zresztą. To wtedy się narodziło, ale Lipski o tym bardzo silnie przypominał w roku 89 i 90, kiedy był w Senacie, kiedy mówił, że program Rzeczypospolitej Samorządnej ze zjazdu w Hali Oliwii jest wciąż obowiązujący i trzeba go wypełnić. A od tego programu w jakiś sposób bez deklaracji po prostu odchodzono. I Lipski do tego wraca, mówił, że jest potrzebny samorząd i to dzisiaj myślę, że bardzo, bardzo silnie widać, że każdy samorząd, każde zrzeszanie się jest piorunochronem na tendencje niekorzystne dla społeczeństwa.
Pan w swojej książce zwraca także uwagę, co jest też szczególnie istotne z punktu widzenia kształtowania się opozycji, że Lipski był wychowawcą tego środowiska kręgu komandosów. Wręcz zwraca pan uwagę na to, że to dzięki niemu w dużej mierze to środowisko zaakceptowało tradycje narodowe i takie klasyczne znaczenie patriotyzmu. Pytanie jest takie, w jaki sposób ta jego myśl polityczna i ta siła kształtowania środowiska wpłynęła na późniejszą myśl polityczną Komitetu Obrony Robotników? Może do pana profesora. Jak pan profesor to odbierał? Z całą pewnością Jan Józef Lipski należy do najściślejszego grona założycieli opozycji demokratycznej w Polsce. Uważa się, że opozycja demokratyczna w Polsce zaczyna się tak naprawdę w 1975-1976 roku. To jest akcja zbierania podpisów, w której oczywiście Lipski jest niezwykle aktywny. Jest jedną z najbardziej aktywnych osób, która z całą pewnością tych podpisów uzbierała bardzo wiele, listu 59. I to się uważa, że to jest początek nowego etapu, opozycja demokratyczna. Później przychodzi sierpień 80 roku, zaczyna się zupełnie nowy etap. Ale Lipski był jeszcze znacznie wcześniej, bo trzeba pamiętać o jego roli jako osoby nadającej od 57 roku ton klubowi Krzywego Koła, który jest miejscem nawiązywania kontaktów, jednak miejsca swobodnego wypowiadania się, niekoniecznie na tematy ściśle polityczne, ale wtedy wszystko wiązało się z polityką. I dlatego klub Krzywego Koła zostaje rozwiązany przez władzę. I to jest człowiek, który również odgrywa olbrzymią rolę, kto wie, czy nie najważniejszą, przy organizowaniu protestu 34. To jest list, którego zresztą sam nie podpisuję, jeśli dobrze pamiętam, z poczucia skromności, że jeszcze w jego przekonaniu on nie ma takiej pozycji w społeczeństwie polskim, jak wielcy twórcy, których nazwiska są już niekwestionowaną wartością w polskim życiu publicznym, w polskiej literaturze. A więc on jest u samych źródeł opozycji demokratycznej. I myślę, że problem, oczywiście myślę, że byłoby przesadą i to nie byłoby trafne powiedzenie, że Lipski był wychowawcą, czy on nadał, czy narzucił, czy przekonał do tradycyjnych pewnych wartości patriotycznych, do rozumienia narodu, to środowisko komandosów. On był z całą pewnością jednym z ludzi, które ten krąg wychodzący jednak z radykalnej lewicy, trzeba powiedzieć, i ewoluujący, na który on wpływał, oddziaływał i był przez nie szanowany. Ale tych elementów, które wpływały na ewolucję tego środowiska, było znacznie więcej. I postaci, które wpływały na tą ewolucję, również było więcej. Natomiast na pewno też trzeba powiedzieć, że jest osobą kluczową przy zakładaniu KOR-u. I znajduje potwierdzenie w tej biografii, ale to pozostaje w pełnej, że tak powiem, harmonii z ustaleniami głównych znawców KOR-u, a więc Andrzeja Friszkego, Jana Skórzyńskiego, że to były przede wszystkim trzy osoby, które przesądziły, czyli Jacek Kuroń, który był autorytetem dla tego środowiska postkomandowskiego. To był Antoni Macierewicz, szef, autorytet wtedy chyba jeszcze niekwestionowany, bo później
losy tych ludzi się rozchodziły, drogi tych ludzi się rozchodziły, ale to są wychowankowie Czarnej Jedynki i to jest Jan Józef. Bo jednak pomysł powołania komitetu, a więc struktury organizacyjnej, no to jest przekroczenie Rubikonu. Reakcja władz jest niewiadoma. No już wiemy, jak władze reagują na listy protestacyjne, ale to jest jakieś ciało stałe. Natomiast tak zwani starsi państwo, a więc ludzie bardzo cenni, czy ze względu na swoją historię życiową, właśnie związaną z działalnością polityczną w II Rzeczpospolitej, to głównie PPS-owcy, jak i pisarze znani. No, oni mają bardzo poważne wątpliwości, czy ten Rubikon przekroczy, czy to nie jest posunięcie zbyt niebezpieczne, które może w ogóle sprawie zaszkodzić, opóźniając no, proces dalszego kształtowania się. I tutaj Jan Józef jest również u początków. W tym gronie będąc najstarszy. Tych, którzy prą do tego, żeby powstał Komitet Obrony Robotników. Więc tu jego te zasługi są oczywiście absolutnie niekwestionowane. Myślę, że oddziałało także swoim właśnie nie deklaracjami, tylko swoją postawą. Tym, że Jacek Kuroń wspominał oczywiście książki Rodowody Niepokornych Cywińskiego, ale postawa, biografia, widok Jana Józefa Lipskiego, który konsekwentnie od czasów Powstania Warszawskiego robi swoje, nawet pracując jako redaktor w Piwie, stara się wydawać twórców, którzy nie byli bliscy władzy. To też swoje zrobiło. Poza tym on wszystkich znał. Można było powiedzieć w Warszawie. Wszyscy jego znali, on wszystkich znał. W jego notesie były też nie tylko warszawskie adresy, ale był też adres Franciszkańska, Karol Wojtyła. Także to też jeszcze w nawiązaniu do tego. Był łącznikiem, był wielkim łącznikiem różnych środowisk, które no, dzisiaj rzadko znajdują się w jednym miejscu. Czasem wtedy też nie miały do siebie blisko, ale on łączył właśnie tych starszych państwa, łączył Czarną Jedynkę ze środowiskami postkomandowskimi. Był właśnie kimś, komu można było zaufać. I dlatego nazywano go prezydentem, takim prawdziwym prezydentem, który łączy. Warto też zwrócić uwagę na jego rolę wśród środowisk emigracyjnych, prawda? Te chociażby operacje, które miał, czy późniejsze konsultacje też wpływały na to, że wyjeżdżał za granicę i te kontakty umożliwiły też zdobywanie dodatkowych podpisów pod listami protestacyjnymi. Pytanie jest, w jaki sposób, czy jaką rolę on odgrywał, jeżeli chodzi o środowisko emigracyjne? Tu zdajemy sobie sprawę z tego, że to było szczególnie, na to władza szczególną uwagę zwracała. I dlaczego Lipski był ważny dla emigracji z punktu widzenia kształtowania relacji między opozycją w Polsce a środowiskami emigracyjnymi? Do Lipskiego miano po prostu zaufanie, jako do kogoś, kto konsekwentnie cały czas jest taki sam, jaki jest. Były tutaj też na pewno związki towarzyskie, tak można powiedzieć, że żona Lipskiego z towarzyszką życia prezydenta Raczyńskiego znalazły no, wspólne korzenie szkolne, ale to już było może powiedzmy do pogłębienia tej relacji. Natomiast relacją było to, że Lipski był na tej pierwszej linii frontu, że on nie wypychał innych, ale on sam siebie narażał. I to było widoczne w tej erze listów, kiedy opozycja nie była masowa, kiedy to, żeby pod własnym nazwiskiem zrobić coś przeciwko władzy, było to trudne. Nie było żadnych organizacji jawnych, no bo KOR był pierwszą organizacją jawną, która wyszła z nazwiskami na powierzchnię.
A Lipski był człowiekiem, który swoją odwagą cywilną imponował. Myślę, że to było bardzo ważne. I to też jest niezwykle charakterystyczne, bo w tej biografii jest tyle niesamowitych zbiegów okoliczności i symboli, że gdybym ja napisał powieść na motywach biografii Jana Józefa Lipskiego, to w to by nikt nie uwierzył. Powiedziałby, że to jest za dobrze wymyślone. To jest na szczęście biografia i to są fakty. A fakt jest chociażby taki, że ten sam funkcjonariusz SB, który był młodym funkcjonariuszem Urzędu Bezpieczeństwa, prowadził śledztwo w sprawie Pileckiego, a 19 czy 20 lat później jako podpułkownik SB przysłuchiwał Lipskiego. Zmienił się sposób oporu, tak? Natomiast po drugiej stronie była ta sama osoba. To jest niezwykły symbol, ale to jest prawda. No, w powieści to by nikt nie uwierzył w coś takiego. A tutaj ten opór cywilny, o którym wciąż za mało się mówi jako o postawie, to nie był tylko opór zbrojny, który był w pewnym okresie był naprawdę mniejszością, tylko to, żeby wyjść pod własnym nazwiskiem, nieanonimowo i coś robić. I była ta era listów, która zaczęła się po rozwiązaniu Po Prostu. Już wtedy kursowały pierwsze listy, później był list 34. Chodziło o to, żeby jakaś grupa autorytetów, niekwestionowanych autorytetów społecznych, zwróciła się do władz z jakimś apelem, żeby jakieś konkretne działania podjąć. List 34 powstał w roku 64, w czasach Gomułki, kiedy cenzura coraz bardziej się nasilała, kiedy cenzurą były także cięcia papieru na jakieś niepokorne książki. I Lipski tutaj analizuje na podstawie danych archiwalnych, nie tylko odegrał rolę w ukształtowaniu ostatecznego tekstu tego protestu, bo to było ważne każde słówko, ale także w wybieraniu listy sygnatariuszy i zdobywaniu później tych podpisów. I właśnie przez to, że on chodził, jak to wspomina bardzo wiele osób, Jacek Kuroń w wielu miejscach o tym mówił, że on z chorym sercem, bez możliwości finansowych, żeby jeździć taksówkami, po Warszawie, nie tylko po Warszawie, jeździł poza Warszawę do Krakowa, w inne miejsca, chodził i zbierał te podpisy. I musiał pójść najpierw do kogoś, żeby nie obrazić innej osoby, żeby jej podpis nie był przed innym podpisem, to cała polityka podpisowa, którą też tutaj staram się, on był w tym mistrzem. I właśnie przez to zaufanie, jakie budził, przez to, że nie uchylał się przed tymi zadaniami, był widoczny na emigracji. Tym bardziej, że on był takim łącznikiem między tą Polską przedwojenną z krajem, dlatego że to był dla niego też wyznacznik. On chciał powrotu Polski parlamentarnej. Tak? Nigdy nie był dysydentem w tym znaczeniu. Był opozycjonistą, chciał parlamentaryzmu. I to się skończyło propozycją prezydencką dla niego, dlatego że prezydent Raczyński widział w nim swojego następcę. A jak to pani Maria Lipska powiedziała, tam na emigracji wielu przebierało nogami i tak troszeczkę też nie mieliśmy pieniędzy, żeby się na to zdecydować. Ale mogło się tak hipotetycznie zdarzyć, że Lipski to przyjął i znalibyśmy go dzisiaj jako jednego z ostatnich prezydentów RP na uchodźstwie. Miał taką propozycję. A wtedy prezydentem można było zostać bardzo łatwo, bo wystarczało zaufanie aktualnego prezydenta, bo to była przecież konstytucja kwietniowa i na mocy konstytucji kwietniowej w tych nadzwyczajnych warunkach to prezydent wyznaczał swojego następcę, więc to było absolutnie realne. W latach 70. opozycja nie była jednak jednolita światopoglądowo, prawda? Środowiska współpracowały ze sobą, natomiast tutaj, jak pan profesor wspomniał, nawet polemiki na łamach Bratniaka dotyczyły takich kwestii jak miejsce Polski w Europie, prawda? Tu ja sobie przypominam właśnie tekst czy dyskusję pomiędzy panem a Janem Józefem Lipskim dotyczącą kwestii, czy Polska po
odzyskaniu niepodległości miałaby być federacją, czy bardziej mówimy, czy tu pana koncepcja Europy ojczyzn. Na czym polegały te różnice? Takie jaskrawe pomiędzy działaczami Ruchu Młodej Polski a Janem Józefem Lipskim, czy działaczami Komitetu Obrony Robotników? Czy one były widoczne w programach politycznych? Oczywiście one były widoczne. Ja myślę, że w tej, bo akurat tak się złożyło, że zajmując się studiowaniem biografii, a przeczytawszy tą mniejszą książkę, sam bardzo późno sięgnąłem dzisiaj do swoich tekstów i prawie o tej wymianie artykułów na łamach Bratniaka z Janem Józefem, a był to czas niezwykle aktywny, bo to był 79 i 80 rok, a więc czas rewolucji, a tutaj mieliśmy czas, żeby pisać bardzo długie artykuły, bardzo kurtuazyjne, wzajemnie kurtuazyjnie, ale tam jednak zasadniczy element jest, jaki tej polemiki jest taki, że ja napisałem Europa, ale jaka? I to zastrzeżenie Jana Józefa dotyczyło przede wszystkim absolutyzowania jako najważniejszej, czy zdecydowanie dominującej tradycji europejskiej i fundamentu chrześcijaństwa. On zwraca uwagę na potrzebę uwzględnienia, że nie kwestionował chrześcijaństwa, ale że jest także oświecenie, że to jest także bardzo ważne. Rozróżnienie wschód-zachód, Rosja. Brakowało mu też myśli tutaj jasnej o Rosji, która też należy do Europy. I wreszcie pamiętam, że pamiętam, bo przed chwilą czytałem, no, 2 godziny temu, że takie patrzenie na Europę, bo ten mój artykuł był takim ubolewaniem, że Europa w tej chwili jest słaba, że cofnęła się, że jest w defensywie, a był czas jej ekspansji, marszu cywilizacji europejskiej. Jan Józef pisał, no dobrze, dobrze, z tą ekspansją nie ma co za bardzo się chwalić, bo po drodze zniknęły cywilizacje Ameryki Południowej, wytępieni Indianie, że on raczej opowiada się za wymianą czy dialogiem pomiędzy cywilizacjami i kulturami. Można powiedzieć, że ten spór jest i dzisiaj aktualny, ale tego wątku może bym nie otwierał. Była także oczywiście dyskusja, rozmowa czy dialog o narodzie. Ale ja myślę, że o ile chodzi o środowisko Ruchu Młodej Polski, które się bardzo wyraźnie tak w kategoriach ideowych określało i to wyraźnie jako prawica, to te stosunki były zawsze nacechowane szacunkiem wzajemnym. I ten szacunek wynikał i przynajmniej u nas i z szacunku dla doświadczenia i zasług tych ludzi, starszych od nas, którzy wycierpieli często znacznie więcej niż nasze pokolenie. Na pewno też z pewnej szkoły, którą wnosił ojciec Ludwik, czyli szacunku w ogóle dla osoby ludzkiej i tego poważnego traktowania chrześcijaństwa. Natomiast ostre spory jednak przebiegały na linii Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela i zwłaszcza KOR, a Konfederacja Polski Niepodległej. I tutaj niewątpliwie Jan Józef Lipski był istotną stroną w tych sporach
I tak, zresztą w historii dojrzewania naszego środowiska, czyli Ruchu Młodej Polski, przynależność do Ruchu Obrony była bardzo ważnym fragmentem tej naszej drogi. My w swoim czasie byliśmy tutaj w Gdańsku głównym środowiskiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, zanim postanowiliśmy iść samodzielną drogą i zawiązaliśmy Ruch Młodej Polski. Ale tutaj sprawa była rzeczywiście skomplikowana i dotykała także spraw dla Lipskiego bardzo ważnych, bo etycznych. Bo po pierwsze trwały rozmowy pomiędzy środowiskiem, które później założyło Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela i KOR-em na temat powołania wspólnej organizacji, właśnie komitetu, czy mówiło się głównie o Komitecie Obrony Praw Człowieka i Obywatela. I te rozmowy były zaawansowane. I później została jednostronnie ogłoszona przez ludzi, którzy później działali pod znakiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, deklaracja, w której nie było miejsca dla ludzi KOR-u, oprócz specjalnie wybranych. Tutaj chodziło o Antoniego Pajdaka, pamiętam na pewno o księdza Zieję, którzy też znaleźli się w dwuznacznej sytuacji, później zresztą wycofali się z Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Była też kwestia i tutaj na pewno pozostał żal i pozostał cień nieufności. Może nie tyle w stosunku do tego trzonu Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, który jest związany z postacią Andrzeja Czumy, czyli z grupą dawnego konspiracyjnego ruchu, ile do Leszka Moczulskiego, do którego środowisko korowskie nie miało zaufania i daleko formułowało swoje podejrzenia w stosunku do niego. Pamiętam, że w ramach tych spotkań, było tutaj także spotkanie o Konfederacji Polskiej Niepodległej, miał tu być także Leszek Moczulski, ale akurat zachorował, nie było go. No ale to były zarzuty daleko idące i moim zdaniem za daleko idące. W każdym razie na pewno już od 77 i w latach następnych Leszek Moczulski działał nawet w sposób, powiedziałbym, straceńczy, no, będąc jedną z najbardziej prześladowanych postaci. No i, ale Jan Józef Lipski był człowiekiem, który wprost twierdził, że nie ma zaufania. Że nie ma zaufania i nie chce tutaj zacieśniania jakichś kontaktów. Wręcz przeciwnie, starał się te kontakty ucinać. Wybucha strajk w Stoczni Gdańskiej. Lipski zostaje zatrzymany na 48 godzin. Wychodzi z więzienia też w związku z uwolnieniem więźniów politycznych. Tak? To był jeden z postulatów strajkujących. Angażuje się w tworzenie nowego związku i później przychodzi pierwszy zjazd i pojawiają się pewne kontrowersje związane z rozwiązaniem Komitetu Obrony Robotników, a może lepiej powiedzieć z podziękowaniami dla Komitetu Obrony Robotników. Na czym te kontrowersje polegały i dlaczego to tak mocno dotknęło Jana Józefa Lipskiego? Bo jednak on napisał taki gorzki list do delegatów. Ja byłem wtedy na sali, kiedy te rzeczy się działy. Ja nie byłem delegatem, byłem obserwatorem, podobnie jak siedzący tutaj na sali Jacek Taylor. Więc ja myślę, że to było... Jan Józef Lipski niezwykle emocjonalnie zareagował, zemdlał, nawet rozeszła się wiadomość, że być może umarł. Doszło
do gorszących incydentów, no bo ale to już Jana Józefa nie było na sali. I myślę, że trudno się dziwić temu, tej reakcji Jana Józefa, bo on, jak wynika z biografii, z listów, które i wypowiedzi, okres KOR uważał za najbardziej wartościowy czas w swoim życiu, czas, w którym najwięcej zrobił dobrego dla Polski. I oczywiście to wiązał nie tylko ze swoją osobą, tylko po prostu z dziełem zbiorowym. I był projekt, który wysunął zresztą mój dobry kolega, dzisiaj poseł Platformy Obywatelskiej, Bogusław Sonik z Krakowa, członek SKS-u, w imieniu regionu Małopolska, żeby złożyć oficjalne podziękowanie dla KOR-u, bo KOR się na zjeździe rozwiązał. Rozwiązał, dzieło przejęła Solidarność. Poza tym już wewnętrzny podział był taki, że pod jednym dachem tych ludzi, Antoniego, Jacka, Adama, utrzymać się po prostu nie dało. Więc rozwiązanie było również dobre i z tego powodu. I ten apel natrafił na opór części delegatów. I można domniemywać, że jakąś rolę odgrywały tutaj także inspiracje Służby Bezpieczeństwa, bo jednak trochę tych agentów wśród delegatów było, ale w regionie Mazowsza istniała też silna stosunkowo opozycja oskarżająca KOR i środowisko pod względem politycznym dominujące w regionie Mazowszy. Zbyszek Bujak uważał się za wychowanka KOR-u i był zaprzyjaźniony i z Kuroniem, i z Michnikiem. I ta opozycja blokowała tę rezolucję, starając się ją rozbyć, żeby w ogóle podziękować wszystkim i nie wymieniać nazwy KOR-u, że to przecież nie tylko KOR. I doszło do gorszących polemik. Lipski stał i chciał zabrać głos i chciał w ogóle wycofać wniosek, że to jest sytuacja poniżająca, ale skądinąd świetnie nagłu prowadzący spotkania późniejszy premier Buzek jakoś opóźniał oddanie mu głosu, czy nie widział jego podniesionej ręki i w pewnym momencie doszło do zemdlenia Lipskiego i później do bardzo nieprzyjemnych, prawie fizycznych, no, w każdym razie incydentów pomiędzy przyjaciółmi Lipskiego, a tymi, którzy tę rezolucję blokowali, czy chcieli zniekształcić. W każdym razie to był już ten czas brzydszej twarzy. No, jednak ruchu masowego, bo oczywiście w środowisku dawnej opozycji były konflikty, były też konflikty gorszące, ale to wszystko, mimo wszystko, utrzymywało się w dosyć wąskim gronie, na ogół inteligenckim. No, Solidarność była ruchem ogólnonarodowym, wszechstanowym i już nie zawsze panowały tam wersalskie relacje. Zapłacił, no, chory Jan Józef Lipski odebrał to niezwykle emocjonalnie. Dla niego musiał to być straszny moment. To było dosyć zaskakujące, bo przecież po wybuchu stanu wojennego pierwsze, co robi Jan Józef Lipski, to jedzie do Radomia. Czyli zawsze był bliski robotnikom od czasu 76 roku, a nawet wcześniej. A tutaj się okazuje, że nie ma takiego bezpośredniego przełożenia na wdzięczność jakąś za tą jego działalność, szczególnie lat 70, prawda? To znaczy tutaj była nieufność i była też, ja to tak odbieram, bardzo
smutna jesień przed jesienią 81 roku, właśnie o tym, co mówiliśmy wcześniej o zarzutach, że część opozycji właśnie, część KOR-u chce się dogadać z Rosją, ze Związkiem Sowieckim i tak dalej. Tutaj jakieś insynuacje tego typu, teorie spiskowe zupełnie bez oparcia. Zachowały się na szczęście stenogramy, bo tam modyfikacja polegała na tym, że dziękowało się wszystkim, tylko nie KOR-owi, ale to się nazywało, że to jest podziękowanie dla KOR-u, ale tam był papież, oczywiście kościół, to było 5 razy większe od pierwotnych podziękowań, bardzo bizantyjskie, KOR-u nie było. Lipski wtedy, były dyskusje w nocy, był jakiś jeszcze kompromisowy wniosek, no ale Lipski chciał wycofać, żeby tej ciężkiej pracy, która nie była na żaden poklask, nie była robiona dla żadnego, żeby to nie były żadne pomniki, żeby to wycofać. No i wtedy tak się stało, bo to też widać w stenogramie, to jest po prostu przerażająca lektura, jak widać, że tam sobie ktoś przemawia, jakieś padają slogany. Lipski stoi, tam są minuty wypisane z taśmy. To stowarzyszenie spisało, ja to zacytowałem. I po prostu ten czas upływa i później ucisk na aortę i faktycznie to nie było jakieś teatralne, tylko on wylądował w klinice Akademii Medycznej. No a później, już 4 miesiące później, na wiadomość o wprowadzeniu stanu wojennego, pojechał do zakładów mechanicznych Ursusa, żeby robotnikom, którzy protestowali, spośród których wielu znał, żeby ich wesprzeć swoją obecnością. Powiedział, że on jako członek zarządu regionu nie może się chować, musi pojechać. Jeszcze jako były powstaniec chciał ich namawiać do tego, żeby nie walczyli. To znaczy powiedział im, że stawiajcie opór, nie rezygnujcie, ale jak tutaj wejdą, to z nimi nie walczcie, bo nie macie szans. I to też jest niesamowite, bo no i relacje strajkujących i relacje jednego z dowódców oddziału, który ich spacyfikował, później antyterrorysty znanego bardzo w mediach, tutaj się potwierdzają. I to wszystko pokazuje no, zgodność tych słów i czynów i po prostu, że tak było, że Lipski chciał dać świadectwo, wesprzeć też swoją obecnością. Tak? Natomiast później no, pojawiały się informacje, że on nie, że jego w ogóle nie było w kraju, tak? Bo ktoś zrobił w jakiejś książce literówkę i później różne media to bezkrytycznie powielają, że nie było go w kraju, tak? Ktoś zrobił literówkę. No, tymczasem naprawdę historia polega na tym, żeby różne źródła ze sobą zestawiać i dojść do tego, jak było naprawdę, a nie powielać jakieś kłamstwo. Dla mnie też przy lekturze książek zaskoczeniem było, z jaką uporczywością Jan Józef Lipski wracał do swojej pracy naukowej mimo szykan ze strony władzy, tak? No bo też ten epizod wstrzymania jego rozprawy habilitacyjnej też mocno wpływał na niego, czy miejsca pracy, w których, czy utrata pracy chociażby, albo problemy finansowe też miały na to szczególny wpływ. Czy pan w dwóch zdaniach mógłby też powiedzieć i przypomnieć tą stronę Jana Józefa Lipskiego jako twórcy, ale też naukowca? Dziękuję, że pan o to pyta, bo profesor Głowiński zwracał wiele razy uwagę na to, że Lipskiego się zubaża, mówiąc o nim tylko jako o opozycjoniście, kiedy on był wybitnym badaczem literatury, redaktorem, wydawcą. Lipski pracował w Państwowym Instytucie Wydawniczym, skąd został z przyczyn politycznych wyrzucony w 1959 roku, dlatego że podjął pracę, miał umowę na wydanie książki o ideologii ONR Falanga i on to odbierał jako po prostu wpływy Piaseckiego, czyli Paksu wtedy we władzy, że został usunięty z pracy. Miał problem z pracą, przez chwilę był dziennikarzem Gromady Rolnika Polskiego, a później profesor Wyka, to była bardzo odważna decyzja, przyjął go do pracy w Instytucie Badań Literackich. W Instytucie Badań Literackich, który no, był bliski Lipskiemu, Lipski tam chciał pracować od zawsze, wcześniej mu się to nie udawało. Tam zajmował się Kasprowiczem, Młodopolską, ale także teorią literatury i bardzo to był dla niego
to była dla niego bardzo ważna warstwa jego życia. Też poświęca dużo uwagi młodym pracownikom naukowym. Jeździł często na konferencje. On w bibliografiach może nie jest bardzo jego udział widoczny, ale on naprawdę wywarł wielki wpływ na ludzi i starannie pilnował tego, żeby ta przestrzeń dyskusji swobodnej, naukowej nie ucierpiała z powodów politycznych. I sam narażając się, zbierając różne podpisy, pilnował, żeby podczas tych konferencji naukowych polityki nie wprowadzać, żeby nie dać pretekstu do zamknięcia tego. Lipski w 1976 roku miał zablokowaną habilitację z przyczyn ewidentnie politycznych. To polegało na tym, że miał bardzo dobre recenzje, no to szukano kolejnych recenzentów, miał kolejne bardzo dobre recenzje. To super. Nie wiadomo dlaczego, bo nie było żadnych podstaw, szukano kolejnych recenzentów. A w końcu znaleziono jakiegoś recenzenta, który był zupełnie niespecjalistą z tego zakresu. I to też jest to, że co prawda nie wszystko się zachowuje na papierze, ale ślady widać. Dlatego, że to musiało być tak, jak Jacek Fedorowicz mówił, wicie rozumicie, prawda? Że ten super recenzent kolejny, piąty już z rzędu, miał powiedziane, że to jest wróg towarzysza Gierka. No to był ktoś, kto dla kogo Gierek był bardzo ważny, to był ktoś ze Śląska, ten już nieżyjący profesor. A widać te inspiracje w tym, że w stenogramie po posiedzeniu Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej była taka notatka, że powiadomić towarzysza odpowiedzialnego za Wydział Nauki KCPZPR o tej decyzji. Czyli to po prostu jest, widać dymiący pistolet. Nie widać poleceń na papierze, ale widać po prostu, do kogo miała ta informacja trafić. Czyli to były ewidentnie powody polityczne. Później, kiedy jest rewolucja pokojowa Solidarności, środowisko polonistyczne od razu przypomina i wywiera presję na władze administracyjne, żeby te habilitacje jednak zatwierdzić. To się udaje w ostatniej chwili, bo tam też były różne biurokratyczne przewlekania i były kolejne recenzje. To jest po prostu cała epopeja. W listopadzie 1981 roku została ta habilitacja zatwierdzona wstecznym wyrównaniem, czyli po prostu tak jakby tego nie było, tak? Tylko się zmieniły okoliczności. No ale miesiąc później się zmieniły kolejne okoliczności. Lipski znalazł się w zakładach mechanicznych Ursus, tam został aresztowany, a ponieważ został aresztowany i 3 miesiące nie pojawił się w pracy, to z mocy samej ustawy stracił pracę w Iblu i już tej pracy nigdy nie odzyskał. Ale w środowisku polonistycznym jest bardzo pamiętany. Zbliżamy się już do drugiej połowy lat 80. i do rozmów przy okrągłym stole. Tak istotny wątek jeszcze, na który zwraca Pan uwagę, to próba odbudowy PPS-u. I tutaj pytanie do Pana Profesora Hala. Jak Pan ocenia te próby, które podejmował Lipski? Jak Pan ocenia jego stosunek do okrągłego stołu? Tutaj też autor zwraca uwagę na to, że obawiał się wyników. Czy te rozmowy czy nie są zbyt minimalistyczne, tak? Na to Pan zwraca uwagę, czyli że warto, że można było powalczyć o coś więcej. Jak Pan się wówczas odnosił do rozmów okrągłego stołu i później do ich wyników? Ja z pełnym przekonaniem zresztą brałem w nich udział, i to istotny, chociaż na pewno nie najistotniejszy. Ale tu nie o moją postawę chodzi, tylko o Jana Józefa. Więc wydaje mi się tak, że ta druga połowa lat 80. to Jan Józef się naprawdę angażuje w reaktywację Polskiej Partii Socjalistycznej. No i no, tu możemy odpowiedzieć z całą pewnością, że to nie był sukces. Nie był sukces. Nie z jego winy,
ale po prostu myślę, że w ogóle był problem. Właściwie nie udało się reaktywować i stworzyć żadnej liczącej się partii politycznej, której bieg historii został przerwany przez PRL, która istniała na emigracji, bo każda z tych prób właściwie była fiaskiem. I większość, jeśli chodzi o ludzi lewicy, tej polskiej lewicy krajowej, część z nich uznała, że trzeba być i mieć wpływ, i tak rzeczywiście było, na główny nurt, który jest ruchem, no, ruchem obywatelskim, komitety obywatelskie, obywatelski klub parlamentarny. Pamiętam dobrze rozmowy czy z Bronisławem Geremkiem, czy z Jackiem Kuroniem, czy z Adamem Michnikiem, którzy sądzili, że wcale niekoniecznie w Polsce musi się powtórzyć, że będziemy budować klasyczny system polityczny. No oczywiście to były partyjny, oczywiście to była pomyłka. Rozpad obozu solidarnościowego nastąpił wcześniej i w gorszych warunkach, niż można się było tego spodziewać. Inna część wybrała, tak, stajemy pod znakiem lewicy, i to jest Solidarność Pracy, a później to jest Unia Pracy. I ja myślę, że gdyby Jan Józef żył dłużej, on byłby w Unii Pracy, myślę, bo był już w Solidarności Pracy. To znaczy, na pewno była jakaś wspólnota myślenia pomiędzy nim a Karolem Modzelewskim. I ja myślę, że on nie tyle krytycznie oceniał okrągły stół, chociaż należał do tej większości, chociaż sam przy okrągłym stole nie zasiadał, ale to chyba ze względu na szefowanie PPS-owi, że nie chciał PPS-u w to wikłać. Tak w każdym razie wynika z pana biografii. Natomiast on, podobnie jak większość wtedy czołowych działaczy, na miejsca w Sejmie i w Sejmie zwłaszcza patrzył jako cenę, którą trzeba zapłacić za powrót Solidarności. To nie było odosobnione myślenie, to było myślenie zdecydowanie dominujące. To było także i moje myślenie. Oczywiście to było przewidywano, powrót Solidarności jako masowej znowu organizacji, która teraz będzie działała w znacznie korzystniejszych warunkach międzynarodowych i wewnętrznych, że tę sztukę, jak śpiewał Kellus, teraz zagramy inaczej, lepiej. Chociaż Kellus oczywiście wcześniej o tym śpiewał, niż miał się okrągły stół. A co się okazało? Że Solidarność, owszem, odegrała istotną rolę, ale to już był ruch miliona i kilkuset tysięcy, który zresztą coraz bardziej rola się marginalizowała. A to, co okazało się naprawdę ważne, to co myśmy uważali wtedy za cenę. Czyli jednak te mandaty w Senacie i w Sejmie, które zmieniły rzeczywistość. Więc tutaj można powiedzieć, Lipski nie okazał się tym człowiekiem, który najlepiej rozpoznaje rzeczywistość, ale tych, którzy byli w podobnej sytuacji, to była zdecydowana większość z głównymi tuzami obozu solidarnościowego. Myślę, że do końca był aktywnym senatorem, pokazującym tą swoją wrażliwą, taką lewicową wrażliwość, ale i no, trzeba pamiętać, że to jest czas, kiedy on jest jednak coraz bardziej schorowany, coraz częstsze są jednak konsultacje, wizyty lekarskie. I oczywiście jest trudno co powiedzieć, co byłoby dalej, ale ja myślę, że on by się zaangażował
zaangażował w ten lewicowy nurt opozycji, ale występujący pod własnym sztandarem. Myślę, że to na pewno byłaby Solidarność Pracy i później myślę, że to byłaby Unia Pracy. Jest jeszcze jeden wątek, zanim Państwu oddam głos. Przypomnijmy, że Jan Józef Lipski kandydował do Senatu z Radomia, dostając się w drugiej turze, dopiero uzyskał wystarczające poparcie. Pewien sceptyzm ze środowisk robotniczych był tam widoczny. I pytanie, z czego ten sceptycyzm wynikał? Przecież on z robotnikami w Radomiu był dosyć mocno związany. Tutaj Pan zwraca uwagę na to jako autor we wstępie, że Lipski lepiej się czuł w tym okresie intelektualnym, gdzie opozycji było mniej, niż w tym ruchu masowym. Czy można tak powiedzieć, że on by nie odnalazł się jako lider Solidarności? Dlaczego ten wcześniejszy okres był dla niego ważniejszy? I drugie pytanie już na sam koniec, czy co udało mu się wcielić z tych jego programów myśli politycznej w tym okresie krótkim parlamentaryzmu, kiedy jeszcze żył? Lipski nie był politykiem wiecowym. On był politykiem w tym klasycznym rozumieniu człowiekiem, który wszystkich znał i który chciał doprowadzać do jakiegoś porozumienia i to się udawało. Natomiast źle sobie radził z takim zalewem propagandy z jakąś nienawiścią i w tej kampanii wyborczej w 1989 roku to jest bardzo widoczne, bo dla mnie to była bardzo smutna praca. No dostrzegałem tam korzenie pęknięcia, jakieś głębokie korzenie dzisiejszego pęknięcia w tym Radomiu. Tym bardziej, że wielu bohaterów w tamtej kampanii no później były aktywnymi politykami, czy nawet niektórzy z nich są do dzisiaj. A zarzutem przeciwko Lipskiemu, no nie wiem, czy ze środowisk robotniczych, czy tak można powiedzieć, czy po prostu też z tego kręgu prawdziwych Polaków, tak jak w cudzysłowie mówiono, było to, że on został przywieziony w teczce. To zarzut zupełnie nieprawdziwy, ale korzenie tego zarzutu wynikają z samej koncepcji jednej drużyny. Tak? Dlatego, że i to jest paradoksalne, dlatego że Jan Józef Lipski podczas dyskusji nad strategią, jak iść do wyborów, wspierał pańskie propozycje, tak jak Tadeusz Mazowiecki, żeby nie był jeden kandydat na jedno miejsce. Nie. Tu muszę sprostować. Proszę. Ale nie, proszę dokończyć, a ja... Tak, właśnie chciałem poprosić pana, żeby pan powiedział o tym. Była rzeczywiście dyskusja w Komitecie Obywatelskim, ale de facto Lech Wałęsa przychodził już z decyzją, bo wcześniej ta decyzja zapadła na posiedzeniu Naczelnych Władz Solidarności, która została już zarejestrowana, że kandydaci będą startować z Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym Solidarności Lechu Wałęsie. Ale przedmiotem sporu nie było to, że jeden kandydat na jedno miejsce. My to uznawaliśmy. Natomiast ja rzeczywiście wystąpiłem i nie konsultowałem tego z Tadeuszem Mazowieckim, z którym wtedy bardzo blisko współpracowałem, że oczywiście zdajemy sobie rolę z wagi Solidarności. Jej głos będzie decydujący, ale proszę zwrócić uwagę, że jednak już wykształciły się pewne środowiska polityczne, które mają swoją tożsamość, które akceptują ustalenia okrągłego stołu, bo oczywiście były takie, które nie akceptowały i o nich w ogóle nie myślałem. No, o Solidarności walczącej nie myślałem. Ale myślałem o środowisku swoim, o liberałach gdańskich, myślałem o krakowskim środowisku skupionym wokół Udzielskiego, myślałem również być może o PPS-ie Jana Józefa Lipskiego.
że my także chcielibyśmy mieć prawo, żeby w tym sojuszu wystąpić. Oczywiście Solidarność jest w nim największą rolę, ale żeby to był taki sojusz na rzecz demokracji. Idziemy razem oczywiście, ale my chcielibyśmy swoich wystąpić tutaj podmiotowo. I myślę, że no w każdym razie odbyła się bardzo poważna dyskusja i miałem zaszczyt, że poparli mnie w dyskusji no tacy ludzie jak Tadeusz Mazowiecki, Adam Strzembosz i Jan Józef Lipski, ale przegraliśmy. 17 głosów uzyskaliśmy na 50 kilka chyba, 50 kilka do 17. No i my z Mazowieckim wyciągnęliśmy wniosek, skoro tak, no to my nie kandydujemy do Sejmu, co nas jeszcze zbliżyło, no bo ostatecznie premierem został Tadeusz Mazowiecki, no i dojechaliśmy na tym wspólnym wozie. Natomiast Jan Józef Lipski zdecydował się kandydować, uzyskał poparcie, no tutaj, że tak powiem, Warszawy. Natomiast zderzył się z istotnym oporem części środowiska radomskiego, raczej inteligenckiego środowiska, ale które widziało, czy chciało widzieć w Janie Józefie Lipskim nie przede wszystkim żołnierza Armii Krajowej, działacza na rzecz niepodległości, tylko właśnie człowieka dalekiego od kościoła, socjalistę. No i to miało go dyskwalifikować. Paradoksalne jest właśnie to, że Lipski, który zabiegał o pluralizm i poza tym, poza tą dyskusją w Komitecie Obywatelskim także toczył rozmowy z Leszkiem Moczulskim o tym, żeby KPN startował w tych wyborach, został oskarżony o to, że został przyjęty w teczce. Tymczasem fakty tak się miały, że owszem, on zgodził się na propozycję tego, żeby zostać zgłoszony na kandydata z Radomia, ale było też głosowanie w lokalnym Komitecie Obywatelskim, o czym przeciwnicy przegrali to głosowanie, ale później wyparli to z pamięci. Nie chcieli tego pamiętać, że oni jednak to głosowanie przegrali. I później, tak jak pan profesor mówi, zapominali też o tym, że Lipski był żołnierzem Armii Krajowej, tylko pisali o nim, że jest socjalistą. Zapominali o tym, że przyjeżdżał do Radomia i wiele razy spędzał 48 godzin w gościnnych podziemiach i pomieszczeniach Milicji Obywatelskiej i zapominali o wszystkim, co mogłoby jakoś dobrze go przedstawiać. Promowali swojego kandydata, który nie był oficjalnie zatwierdzony, Jana Pająka. To włączył się wówczas no dosyć znaczny krąg ludzi. Lipskiego atakowało też ktoś, kto kiedyś za protest listu 64 siedział w więzieniu jako młody wtedy człowiek, a atakował Lipskiego jako socjalistę Korwin-Mikke wtedy. Mówił, że Lipski to głód, bo socjalista. Tak? Już wtedy się pojawiały takie tony. No i ten socjalizm był bardzo, bardzo wyeksponowany jako coś niekorzystnego. No i kim jest Lipski, że jest jakimś krytykiem literackim?